Z tej strony Michał Król. Aha, już widzicie, jest OK. Rozumiem, że z audio jest wszystko w porządku. Powinniście widzieć mój ekran prezentacji z dzisiejszym tytułem, tak? Dzisiejsza data, 10 dzień października, wtorek tradycyjnie. Witam, witam, pozdrawiam. Dobrze, więc mamy 4-5 minut już od 18:30, także powoli będę zaczynał. Dzisiejszym tematem będzie trochę taka nieco kontynuacja poprzedniego naszego spotkania też o money management, a mianowicie jak zapanować nad money management w środowisku kilku strategii taktycyjnych. Pokazywałem trochę mój system zarządzania kapitałem, jaki używam. Dzisiaj pokażę też trochę, w jaki sposób dywersyfikuję go pomiędzy różne strategie, które możemy też używać na rynku, tak? Różne horyzonty czasowe, którymi możemy się posługiwać. Czyli właśnie ciąg dalszy nawet systemów opartych o zarządzanie kapitałem, tak? Czyli kontynuujemy taką tezę, że bez dobrego zarządzania kapitałem nasze strategie bardzo tracą na wartości lub na przykład dobre strategie mogą nie przynosić nam sukcesu w drugim terminie, tak? Właśnie, tak, masz dobrą strategię, ale w drugim okresie brakuje ci wyników. To jest główne takie motto i zaprezentujemy podsumowanie wpływu, jaki daje dobre zarządzanie kapitałem. Dowiesz się, jak dywersyfikować kapitał w oparciu o metody tradingowe, może które ty stosujesz, być może tutaj poznasz jakieś nowe metody, tak, i oparte o mój też model inwestycyjny, model zarządzania kapitałem. Dobrze, w takim razie agenda dzisiejszego spotkania, czyli przypomnijmy sobie pokrótce zalety dobrego money management, jakie sobie poniekąd wyznaczaliśmy na poprzednim webinarze z tego cyklu. Czy więcej niż jedna strategia transakcyjna ma sens? Spróbujemy sobie tu odpowiedzieć na takie pytanie, tak? Czy stosowanie więcej niż jednej strategii jednocześnie na rynku, tak? Bo wiadomo, że nasze strategie, jakie też stosujemy na rynkach, mają też jakieś określone miejsce w czasie, tak? Są okresy czasowe, są tendencje na rynku, kiedy takie strategie działają, pewne strategie działają. Później mamy też takie okresy martwe, kiedy one przestają działać. Musimy nauczyć się też to wychwytywać i być przygotowani z jakimiś innymi modelami handlu, które na te okresy posuchy mogą stać się skuteczne, tak? To jeszcze pytacie, tydzień temu był webinar tej. Z przyczyn technicznych tydzień temu on był odwołany. Ta tematyka, która miała być tydzień temu, właśnie mamy ją dzisiaj. Witam, witam. Jeszcze kolejne osoby dołączają. Kontynuujemy to omawianie dzisiejszej agendy. Zarządzanie kapitałem kontra strategia, co powinno być nadrzędne, tak? Czyli spróbujemy sobie odpowiedzieć, to już poniekąd poprzednie spotkanie oddawało trochę klimatem odpowiedź na to pytanie, tutaj podsumujemy sobie jeszcze nieco to porównanie. Przedstawię taki mój model money management w środowisku różnych systemów tradingowych, to już bardziej skonfrontuję to z metodami, których używam na rynku, konkretnie jakimiś tam strategiami w różnych terminach, pokażę Wam jak to wykonuje. Krótkie podsumowanie na koniec tego całego cyklu dwóch spotkań o money management, takie w postaci takiej tabeli, w których podsumujemy sobie tą tematykę. I na koniec taka niespodzianka, zobaczycie co to będzie. To już na zakończenie dla osób, które zostaną do końca. Pytacie też, czy gdzieś wcześniejsze nagranie można znaleźć jak najbardziej na naszym kanale YouTube Fibo Team. Możecie znaleźć nagranie z poprzedniego webinaru, które był poświęcone tej tematyce, tak? Czyli jak najbardziej możecie sobie otworzyć to nagranie.
Oczywiście też dzisiejsze spotkanie jest nagrywane i prawdopodobnie jutro od rana do południa pojawi się również na naszym kanale. Jeśli pozwolicie, podeślę oczywiście tutaj Mario ten link pod koniec spotkania, czyli jeżeli jesteś zainteresowany, to jak najbardziej podeślę ten link pod koniec spotkania do kanału na YouTubie. Ewentualnie wpisz sobie Fibonacci Team, to jak najbardziej znajdziesz, a na pewno to jeżeli będziesz do końca, to podeślę taki link. Dobrze, pierwszy punkt, przypomnienie zalet dobrego MM, tak? Dobrego zarządzania kapitałem na rynku Forex. Tutaj będę miał wypunktowane takie kilka zasad, jakie wybrałem poniekąd w oparciu o całość poprzedniego webinaru. I spójrzcie, tutaj wybrałem. Czyli dostosowanie do naszej osobowości, tak? Uważam, że to jest fajna zaleta. Poniekąd taka, że to MM możemy sobie sami kreować, tak? Że nie korzystamy też z jakichś ścisłych metod czy systemów MM, które gdzieś tam powiedzmy przeczytamy w książce, czy w jakichś artykułach, czy w publikacjach, podłapiemy od jakichś autorów, tylko ważne, żeby też starać się samemu kreować i dostosowywać to zarządzanie kapitałem też do własnej osobowości, tak? To też wiąże się z horyzontem transakcyjnym, horyzontem czasowym, w jakim nasze strategie działają, tak? To pozwala nam dostosowywać to MM. I to jest też pewną zaletą, tak? Że to ta elastyczność tego zarządzania kapitałem, że możemy ją łatwo zmieniać i jak najbardziej każdy też może znaleźć złoty środek tego zarządzania kapitałem, jaki mu odpowiada jego własnej osobowości. Pozwala na zaangażowanie w pojedynczą transakcję, tak? Tutaj pokazywaliśmy to sobie na oparciu procentowego zaangażowania w transakcję, ale też stałej kwoty, którą przeznaczamy na pojedynczą pozycję. Polega na jakby przeznaczaniu odpowiedniej kwoty ewentualnej straty, tak? Ryzykujemy jakąś określoną kwotę na transakcję. Lub jakiś procentowy udział depozytu, który mamy, tak? Czyli jak najbardziej to dobre NM, dobre management powinno nam dawać tą dowolność w handlu i w ustalaniu procentowo czy kwotowo tego ryzyka. Ukierunkowane jest na ograniczanie dużych obsunięć kapitału, tak? Czyli tutaj bardzo ważna zaleta, że stosowanie dobrej strategii zarządzania kapitałem myślę, że powinno być ukierunkowane na ograniczenie tych dużych obsów, tak? Dużych obsunięć naszego kapitału, ale według mnie tutaj przeznaczonego w całości, znaczy kapitału, który przeznaczymy sobie na trading, tak? To nie tyczy się, zależy tutaj oczywiście od horyzontu i jakie tej strategie stosujecie, liczby kont na przykład prowadzonych, tak? Jak tutaj może wcześniej. W późniejszych slajdach też będzie sporo o tym powiedziane, tak? Bo tutaj przede wszystkim duże obsunięcie, ja to rozumiem tak, duże obsunięcia, przykładowo przeznaczamy sobie, mamy jakiś tam swój majątek, tak? I przeznaczamy sobie jakiś tam procent tego majątku, powiedzmy 10-20 handel, ogólnie na szeroko rozumiany handel, przykładowo na Forexie. I to obsunięcie tyczy się dla mnie tego całej części, jaką przeznaczamy sobie na ten Forex, tak? Bo jeżeli handlujemy na kilku kontach, to takie obsunięcie na pojedynczym koncie być może jest wpisane w naszą strategię, tak? To jest jak najbardziej tutaj nie musi to się wiązać z jakąś negatywną emocją w tym wypadku. Właśnie, chroni przed negatywnymi emocjami, tak? Czyli jeżeli znamy swoje MM, w jakiejś tam części dopasowaliśmy je właśnie do swojej osobowości, to też pozwala nam to panować nad jakimiś negatywnymi emocjami, tak? Przyjmujemy, powiedzmy, ewentualne straty z chłodną głową, tak? Bo wiemy, przykładowo stosujemy to MM przez jakiś dłuższy okres, mamy świadomość, na tym to polega, tak? Jakie ono ma plusy, bo byliśmy w stanie już je przetestować i w dłuższym czasie rozumiemy jego działanie. Na koniec zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu w długim terminie, tak? Czyli taka kwintesencja, po co tak naprawdę takie money management, po co szukać takiego money management odpowiedniego dla siebie, jaki jest złoty środek tego, jaki ono ma wpływ
właśnie w naszym tradingu, tak? Ten długi termin jest tutaj słowem kluczowym, tak? Bo być może tutaj pojedyncze dni, pojedyncze nawet tygodnie, tutaj możemy nie docenić tego zarządzania kapitałem, ale jeżeli spojrzycie na swoje wyniki długoterminowe, to na pewno docenicie, jeżeli będziecie mieli fajne, stworzone też pod siebie, dobre MMM, to właśnie ten długi termin da Wam odpowiedź, czy stosujecie fajną i skuteczną metodę. Aha, to jeszcze pytasz, Marię, nie widziałeś tematu Modern Energy. Te webinary są w cyklu w Talk Basic. One są podpisywane datą, tak? Czyli ten webinar o Money Management numer 1, on był bodajże 13 września, jeżeli znajdziesz, tak, dokładnie w TOG, to jest chyba 13.09, poprzedni webinar, tam będziesz miał tytuł na stronie jakby pierwszy, na pierwszym slajdzie. Tak w roli uzupełnienia. Super. Dobrze, czy więcej niż jedna strategia transakcyjna ma sens? Tutaj też małe pytanie do Was. Możecie śmiało teraz na czacie podrzucać swoje propozycje, czy swoje jakby przyzwyczajenia. Czy handlujecie na różnych strategiach, czy macie jakieś przywiązanie do jednej strategii? Jeśli tak, to może jakiej? Na jaki horyzont czasowy się nastawiacie? Możecie tutaj teraz na czacie podzielić się swoimi doświadczeniami, swoimi spostrzeżeniami na temat tych strategii transakcyjnych. Tutaj patrzę teraz na czat. Raczej jedna, H1, M5, w oparciu o FIBO. M15, H1, tak? No właśnie, to jest, tutaj piszesz, Miko, że się gubię wśród tych strategii. Właśnie to jest też, jeżeli tutaj z samego początku, jakby na początku swojej przygody z tradingiem, też warto nie przesadzać z tą liczbą strategii, tak? Być może jeżeli zaczynacie, to warto skupić się na jednej. Wtedy te multisystemy, strategie, jakieś tam kilka różnych horyzontów, to może właśnie działać na początek zdecydowanie na naszą niekorzyść. Nie wiem, jaka jest najlepsza dla początkujących. No myślę, może nie przeskakiwanie i nie stosowanie kilku naraz, tak, tylko powiedzmy testowanie w jakimś tam stosunkowo dłuższym okresie czasu, tak? Czy nawet jak tu piszesz, Mario, Fibonacci, Day Trading, które metody, które my pokazujemy i stosujemy też w oparciu właśnie o mierzenia, o geometrię. Zachęcam, potestuj sobie takie metody. Masz tutaj też na naszym blogu pokazujemy nasze podejście do rynku, czy też na kanale YouTube pojawiają się codziennie dwie krótkie takie analizy obecnej sytuacji na rynku, tak? Są dwie krótkie takie minutowe, dwuminutowe filmiki, gdzie możecie zobaczyć to, jak podchodzimy do rynku technicznie, jak analizujemy wykresy, tak? Czyli potestuj sobie taką metodę w długim terminie, sprawdź, czy ona jest dla Ciebie, jeżeli nie, wtedy dopiero po jakimś tam dłuższym okresie czasu próbuj przypasować sobie inną, tak? Nie można tutaj przeskakiwać jakby z kwiatka na kwiatek po dniu czy nawet tygodniu. No i tutaj, czy więcej niż jedna strategia ma sens? To jest poniekąd lekko tutaj interpretacja tego pytania. Właśnie tak jak piszecie też ktoś, że gubi się w tych strategiach, tak? Bo jeżeli powiedzmy zaczynamy naszą przygodę z handlem, być może ta więcej niż jedna strategia jednak to będzie trochę przesada, tak? Jak mówię, jeżeli zaczynamy, warto skupić się na jednej. Jeżeli powoli rozwijamy to nasze doświadczenie handlowe, tradingowe, znajdujemy jakieś skuteczne strategie, szkoda też byłoby z nich rezygnować, żeby zapoznawać się z innymi. Wtedy możemy sobie łączyć, czy łączyć horyzonty czasowe, w których handlujemy, czy po prostu mamy jakiś swój ulubiony horyzont czasowy, ale różne metody na nim działają, tak? Czy wtedy na jednym koncie jakby szukamy potwierdzenia z kilku metod, czy prowadzimy kilka kont i stosujemy oddzielnie te metody, ale też wiadomo, że na małych interwałach stosowanie jakby kilku kont, stosowanie kilku strategii na oddzielnych kontach to też będzie bardzo ciężkie, tak? I to może też negatywnie nam oddziaływać na nasz handel, bo
tam nie przypilnujemy naszych pozycji na jednej strategii, na drugiej też nie uda nam się przypilnować, bo jesteśmy zajęci kolejnym kątem, także kilka strategii w jednym horyzoncie to raczej, że te horyzonty nie to wyższe, H4, D1, tak? Przy jakimś handlu, jak piszecie H1, M15, tutaj jakaś jedna strategia, być może szukanie potwierdzeń w oparciu o jakieś tam wynikające też z innych strategii, tak jak macie narzędzia FIBO, które pokazujemy i geometrię, często też szukamy potwierdzeń z klasycznej metody analizy technicznej, tak? Czyli z strefy ZZB, tak? Czyli zmiana biegunowości, czy klasyczne price action, jakieś wsparcia, opory klasyczne, czy kanały spadkowe, czy trójkąty. To jakby są nasze elementy, które potwierdzają nam precyzje, które nam wyznaczają na przykład mierzenia, tak? Czy korekty 1 do 1. Właśnie tutaj takie też uzasadnienie, czy więcej niż jedna strategia ma sens. Ja wam tutaj pokazuję jakby tutaj już prywatne takie przemyślenia i to, co robię, czyli właściwie stosuję też trzy horyzonty czasowe w miarę czasu, który jestem w stanie poświęcić na handel, tak? Tutaj niekoniecznie jest taki okres, że po prostu wszystkie te trzy terminy są dla mnie nadrzędne i we wszystkich tych trzech terminach w danym okresie czasu koniecznie staram się tradować. W zależności tutaj od czasu, jaki mogę poświęcić na to, to taki udział jakby tego handlu jest tutaj w całości mojego handlu, tak? Tutaj macie taki procentowy udział kapitału, jaki przeznaczam na rachunki, jaki przeznaczam na taki handel, tak? Tutaj konta day tradingowe, jeżeli tutaj day trading, ja tutaj nie skupiam się też na jednym koncie, tylko jeżeli rozumiem to jako day trading, to 20% mojego kapitału, jaki przeznaczyłem na handel, to są konta day tradingowe, tak? Czy stosuję, zaraz przejdziemy do tych rodzajów strategii, tak? To jest 20%. Konta średnioterminowe to jest 30% kapitału, jaki przeznaczam na handel. No i te długoterminowe, tutaj zgodnie z zasadą, że jeżeli ta długość pozycji, długość czasu, jaką trzymam pozycję, zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu, to na konto czy konta te long term czy długoterminowe tutaj przeznaczam aż połowę kapitału, jaki sobie tutaj zakładam na handel. Żebyście mieli obraz, co to dla mnie jest day trading, swing trading i long term. Macie odpowiednik transakcji w miesiącu, tak? To jest day trading, to jest około 40-50. W zależności od tego czasu, ile mogę poświęcić na handel, bo wiadomo, że day trading to zdecydowanie jest tutaj w ciągu dnia trzeba więcej tego czasu poświęcić. Średni termin w moim rozumieniu, w moich strategiach to jest około 10 pozycji na miesiąc. No i tam long term to mi się wydaje, że maksymalnie jedna, czy średnio jedna powiedzmy, bo są miesiące, że tych pozycji długoterminowych w ogóle nie zajmuję, tak? To czekam na. Raz, raz, raz. Potwierdźcie mi, słychać mnie? Raz, raz, raz. Wydaje mi się, że jestem, jestem. Jest okej, tak? Jest w porządku, bo chwilowo. Aha. Okej, super. Dziękuję tutaj za uwagę, że coś chwilowo ucichło. Okej, super. Ok, jest, w porządku, to będziemy sobie kontynuować. Jest w porządku, dobrze. Aha, omawiałem tą moją tabelkę, tak? Czyli jeszcze uzupełnieniem tutaj w roli uzupełnienia day trading, rodzaje strategii, jakie stosuję, tam będzie później trochę też przedstawię parę słów o tych strategiach. Czyli tutaj najprościej mówiąc, akumulacja na poziomach technicznych w okresie day tradingowym, tak? W okresie w ciągu dnia jakieś handle, wyszukiwanie setupów. Średni termin tutaj w większości skupiam się na piramidowaniu, tak? Odszukuję też fajne techniczne poziomy, ale próbuję je spiramidować, tak? Biorę pod uwagę, że tych poziomów break-even czy nawet stop lossów może być więcej, bo
bo dokładam do pozycji zyskujących tylko i wyłącznie do pozycji zyskujących, ale też szukam fajniejszego, większego zasięgu. Biorę pod uwagę, że skuteczność będzie mniejsza, ale jeżeli ta pozycja chwyci, to te wyniki naprawdę w geometrycznym tempie rosną. I long term tradycyjny trading pozycyjny, tutaj nieco w cudzysłów buy and hold, bo wiadomo, że tutaj w nieskończoność nie możemy sobie pozwolić często na trzymanie pozycji ze względu też na punkty swapowe, bo przy takich strategiach long term one są nieco mało popularne wśród na pewno początkujących traderów czy ogólnie traderów, bo ze względu tutaj na szukanie szybkiego zysku, ten rynek jest taki jakby no, znany z tego, że szukamy szybkiego zysku, ale jakby szukanie też tych long-termowych, długoterminowych jakichś strategii czy pozycji może być też fajną alternatywą, tak? Jeżeli skupiamy się na day tradingu, to ten long term nie wymaga od nas jakiegoś poświęcania dużego czasu, tak? Pytacie coś w jakichś momentach dokładam kilka. Za chwilę też dojdziemy właśnie do tych, trochę pokażę Wam na wykresie właśnie jak ja to rozumiem, te swoje strategie, które tu wymieniłem. To za chwilę właśnie na te pytania będzie odpowiedź. Aha, to jeszcze kilka słów, taki slajd potwierdzający zarządzanie kapitałem czy strategia, co powinno być nadrzędne. Tutaj też dużym wyjaśnieniem ta tabelka, która też pojawiła się na poprzednim webinarze, tak? I ona właściwie tutaj rozwiązuje to pytanie, co jest nadrzędne, tak? Czyli właśnie to zarządzanie kapitałem jak najbardziej jest nadrzędne, bo zobaczcie, jeżeli nawet mamy dobrą strategię, jest okres, kiedy ona przestaje działać, tak? I zobaczmy, przy jakich stratach naszego konta procentowych, jakie później procentowe wartości musimy zrobić, żeby odrobić na break-even, czyli na wartość, którą mieliśmy na początku, tak? 50% strat, obsunięcie 50% musimy odrobić już 100%. Natomiast tutaj wiele od 60, 70% czy nawet 80% tutaj już kosmiczne wartości są, które musimy odrobić, żeby po prostu nawet wyjść na zero, tak? Czyli to zarządzanie kapitałem, dostosowanie do strategii ma ogromne. Tutaj ogromną wartość, tak? Czyli na tutaj chyba nie wiem to jak też macie wasze zdanie. Ja tutaj zdecydowanie ta strategia musi być podrzędna pod zarządzanie kapitałem, czy inaczej zarządzanie kapitałem też musi być dostosowane do strategii, ale jest zdecydowanie ważniejsze, tak? Bo jeżeli zapomnicie o nim, to żadna strategia na pewno w długim terminie nie przyniesie wam zysku. Aha, czy mogę wrócić? Jasne, mogę to jeszcze cofnąć ten slajd na chwilkę, jeżeli tutaj chciałeś, Niko. Coś może dopowiedzieć, jeżeli wspominasz o tym slajdzie? Okej, super, dzięki. Czytam jeszcze tutaj sobie czat, piszesz Przemek, czy można się strategię. Tutaj piszesz o strategii Przemek na czacie Scalping EMA Stoch. Tutaj nie wiem, nie znam tej strategii dokładnie. Też interwału M1 nie do końca używam. Czy można interwału użyciem 5? Myślę, że też można. No. Nie znam też założeń tej strategii, tak, ale jak najbardziej myślę, według mnie dobra strategia też powinna być uniwersalna, czyli rozumiem to pod tym, że multiinterwałowa, tak. Jeżeli przejdziemy z jedną strategią, korzystamy z niej na jakimś interwale i przejdziemy na inny interwał w miarę podobny, to ona też nie powinna po prostu nam się totalnie rozjechać. To powinna być zaleta też dobrej strategii, że ona poniekąd działa na sporej części interwałów, moim zdaniem. Dobrze, będziemy szli dalej.
Też trochę o tych pytaniach, które mieliście, może tutaj. Dla mnie takim odpowiednikiem 22, 23 to jest taka godzina, którą zamykam moją serię tradingową. Jeżeli te pozycje jeszcze fajnie ciągną i są zyskowne, to maksymalnie do takich godzin trzymam taką pozycję. Ryzyko na pojedynczą transakcję około 1%, czyli z tego kapitału, który przeznaczę na day trading. 1% jakby jest takim moim ryzykiem, jaki podejmuję w stosunku do kapitału, jaki posiadam na ten day trading, na nieudaną pozycję czy na nieudaną jakby sesję, tak? Zakres instrumentów tutaj jest dość ograniczony ze względu na szybkość toczenia się tutaj, na szybkość rynku, bo to są dość małe interwały. Szukam setupów, powiedzmy M30H1, ale śledzę ten rynek z M5, z M15, także nie jestem w stanie większej ilości instrumentów dobrze monitorować, także skupiam się na jakichś 4-5 wybranych na konkretny tydzień, powiedzmy, czy też najpopularniejszych walorów, też z dość niskim spreadem, żeby też nie przesadzać w tym day tradingu, jeżeli zmieniamy kilka pozycji, żeby zabierał na sporej części zysku. Wiadomo, że tutaj poziomy TP w pipsach, jakie celujemy, też nie są jakieś olbrzymie, czyli żeby ten procent spreadu do zysku też nie był zbyt duży, wiadomo. Aha, może pokażę też na platformie, co rozumiem pod tym tematem day trading, jak to próbuję rozgrywać. Piotr, pytasz, czy jak grasz na H1, M15, patrzysz też na przykład na D1. Na day tradingu trochę mniej. Czasami poglądowo w tych rozgrywaniu dni spojrzę, bo też interesują mnie na przykład takie serie D1, powiedzmy jednego koloru, tak? Czyli wynikające setupy, wynikające z prawdopodobieństwa. Jeżeli widzę, że mamy jakąś serię pełnych świec, na przykład D1 czarnych czy białych, dochodzimy do jakiegoś ważnego poziomu, to też z prawdopodobieństwa, powiedzmy, mamy jakąś lekką przewagę tego, że w końcu pojawi się świeca odwrotna, tak? Ja próbuję rozegrać tę D1, powiedzmy, na czarną D1 lub białą D1, tak? Tutaj. Widzicie całego wykresu. Spróbuję to wstawić. Ok, teraz powinniście już widzieć mój cały wykres. Tutaj stadium day tradingowych, tutaj właściwie jeszcze obecna okazja na kablu, tutaj dzisiaj go nie rozgrywałem, być może w dniu jutrzejszym, jeżeli ten poziom nie zostanie wybity, tutaj klasyka, tak? Poziom ZZB, jakieś tutaj wyznaczamy sobie taki poziom ZZB z H1, przechodzimy na jakieś mniejsze TF-y. M5 czy M15, widzicie, z M5 to jakieś były reakcje potwierdzające z formacji świecowych, w których też szukamy jakichś tam potwierdzeń. Natomiast widzimy, że druga szansa od rynku jest dawana i być może zobaczymy jeszcze nawet dzisiaj takie podejście w te okolice, tak? Ja na pewno dzisiaj już tego nie będę rozgrywał, bo jest już za późno i taka pozycja wymagałaby tutaj przetrzymywania tego w nocy lub do jutra rana. Natomiast w day tradingu nie praktykuję takich metod. Natomiast jeżeli będzie okazja, jeżeli fajnie otworzy nam się jeszcze rynek poniżej tej strefy i jutro przykładowo na otwarciu sesji europejskiej będziemy mieli jakieś podejście, być może będę próbował. Ja też często próbuję przeznaczać jakąś kwotę ryzyka i dokładać, powiedzmy akumulować, tak? Mam ten poziom i przykładowo chcę przeznaczyć na przykład, nie wiem, 1/10 lota na tą pozycję. Schodzę przykładowo na M5 i próbuję to 1/10 rozbijać, na przykład, nie wiem, na 0,002, tak? Czy 0,003, dwa pozycje, żeby próbować złapać jak najlepszy timing, tak? Takie też metody można sobie stosować na rozgrywaniu takiej pozycji, czy na rozgrywaniu świecy D1. Bez wcześniej ograniczonego na przykład progu tego dokładania, no jest bardzo,
może być złe w skutkach i, no i czyścić depozyty, tak? Jak najbardziej ta zasada ustalania sobie tej wielkości, jaką chcecie zakumulować, jest tutaj kluczowa, żeby to skończyło się jakimś powodzeniem. Czy używam wskaźników? Właściwie tylko średnich, którą właśnie zaraz do średnioterminowych zagrań. Właśnie przejdźmy sobie do kolejnego terminu, średni termin, czas transakcji, minimum tydzień. Tutaj mam na myśli transakcje, które złapią, które fajnie się rozwijają, tak? Wiadomo, że tutaj stop lossy też nie rozkładam na nie wiadomo jak dużą ilość pipsów i nie trzymam strat, bo te stop lossy stosuję i na początek przy zajęciu pozycji od razu stawiam. Natomiast jeżeli pozycja zarabia i fajnie się rozwija, to taki minimum tydzień taka transakcja na pewno trwa. W międzyczasie sobie jeszcze do niej dokładam do zyskownych pozycji. Ryzyko od stałego konta na średni termin, które przeznaczam, to jest 3-5%. Zakres instrumentów to już sporo więcej, 20-25 z akceptowalnym spreadem, tak? Czyli patrzę też na ten spread, żeby to nie był jakiś egzotyk, który w nocy ma powiedzmy 5 razy większy spread niż w końcu dnia, niż w ciągu dnia i po prostu mnie to wywala, przez to mnie to wywala, tak? A piramidując, takie zwiększenie spreadu bije nas z każdej pozycji, tak? Te straty wtedy spreadowe, możecie sobie nie zdawać sprawy, ale jeżeli mamy piramidowanych trochę pozycji i rozszerzający się spread, jeżeli są pozycje na sella i mamy ze stop lossem, to ten spread potęguje te straty piramidy, tak? Bardzo łatwo tutaj z tej piramidy zostać wyrzuconym. Patrzę sobie też na czat, bo widzę, że tutaj macie trochę pytań. Surowce, indeksy. Surowce. Halo, halo, słychać mnie? Aha. Okej, okay, super. Tutaj jeszcze patrzę na Wasze pytania. Czy ryzyko dotyczy stop loss czy zaangażowanego kapitału? Mam na myśli stop loss, jaki stosuję do tych pozycji procentowych, jakie podałem stop loss, dotyczy zaangażowanego kapitału, ale tego kapitału, który przeznaczam na konkretny time frame, tak? Czyli jeżeli była mowa, wrócę do tego slajdu. Patrzcie, jeżeli mam day trading, mam jakiś kapitał, który przeznaczam na rynek. Dzielę go na trzy części. Tu powiedzmy jest 20% mojego kapitału przeznaczonego na rynek. I od tych 20% to ten 1% przeznaczony na transakcje. To nie jest 1% z całości, tylko 1% z całości tego na day trading, tak? Czyli spuścimy 10 tysięcy na rynek, przeznaczamy 20%, tak? 2 tysiące i od tych 2 tysięcy dopiero to liczymy jako 1%, tak? Możemy to rozumieć, ten 1% na pojedynczą transakcję, jeżeli ich jest stosunkowo mniej, lub 1% jako od całej sesji, tak? Możemy stosować sobie taki stop loss 1% na całą sesję day tradingową, tak? Bo 1% stop lossa to jest jednak trochę dużo, jeżeli zajmujemy przykładowo 10-20 pozycji w ciągu dnia, 1% na każdą pozycję, no to jest trochę za dużo wtedy. Raz. Aha, poprawka na super, prawie. Okej, okay, wydaje mi się, że powinno być ok. Dobrze, średni termin prezentowałem, mam Wam średni termin jeszcze. Pokażę Wam tutaj, pytaliście o to piramidowanie, gdzie dokładam. Tutaj pokażę Wam metodę, jaką często stosuję na średni termin. Pytaliście też o wskaźniki. Wskaźniki, właśnie jedynym wskaźnikiem, jaki stosuję, to jest średnia, tak? To jest jakaś tam średnia. Tutaj był też webinar o takiej metodzie curve fitting, czyli dopasowywaniu średniej do wykresu. Często
Stosuję taką metodę, tutaj gdzie macie średnią, akurat prostą średnią 47, 40 średniookresową. Tutaj dopasowywałem ją do wykresu. Tutaj widzicie, macie reakcję wzrostową po tej średniej, później schodzimy poniżej. Tutaj cena nam zareagowała, ja też rozgrywałem jakby ten układ, próbowałem go spiramidować. Tutaj często wchodzę też na zamknięciach, tak? To akurat było wejście na zamknięciu tej H4, którą tutaj macie po kolejnym teście średniej. Ja tutaj wchodziłem w krótką pozycję. Tutaj właściwie już chyba miałem dołożoną drugą, z tego co pamiętam, natomiast tutaj widzicie, że wybiło mnie tym stop lossem, tak? Stop loss był lekko nad średnią, z tego co pamiętam, jeszcze tutaj ten stop loss lekko wytrzymał, ale widzicie, że kolejne podejście tutaj nam wywaliło i zanegowało średnią, tak? Czyli tutaj to ten trade był wywalony na jakimś lekkim minusie, się wydaje tutaj, czy na break-even lub jakiejś tam lekkiej stracie, ta piramida po prostu nie ruszyła, tak? Ale takie metody stosuję i takich układów szukam, tak? Gdzie potencjalny jakiś tam zasięg spadków, tutaj sobie wyznaczałem zasięg spadków mniej więcej tutaj w te rejony jakby tej strefy biegunowości, tak? Tutaj wybite to, wybity ten opór, tutaj rynek go przetestował dość solidnie. Liczyłem, że tutaj po tej średniej pojawią się kolejne spadki gdzieś mniej więcej w te obszary, tak? Chciałem tutaj pytanie jeszcze proszę. Czy istnieją jakieś optymalne wartości średnich? Ja używam średnich mniej więcej w zakresie, jeśli chodzi o ten zakres, który tutaj sobie wpisujecie w ustawieniach, mniej więcej od zakresu 25 do powiedzmy 60. To jest taki zakres, który stosuję i dopasowuję do wykresu. Natomiast jeżeli pytasz o interwał M5, tutaj Przemek, jeżeli M5, tutaj takie szukanie średniej odpowiedniego wykresu jest nieco trudniejsze, bo do tego czasu jest nieco mniej. Ja dopasowuję średnią na większych interwałach, więc tego luzu i tego momentu do zastanowienia mam więcej do zajęcia pozycji. Jeżeli M5, może warto znaleźć jakieś dwie, trzy okresy średnich i po prostu mieć naniesione na wykresie i po prostu czekać, jak ten rynek zacznie respektować daną średnią i wtedy próbować się podłączyć. Tak? Coś takiego bym próbował zagrywać, jeżeli M5. Dobrze. I long term, krótka charakterystyka mojego podejścia long term. Czas transakcji tutaj dla mnie ten long term. Aha, pytasz tutaj de Mario, czy zawsze mają 10 tysięcy, przepraszam, 20%. Tak, masz rację. Jeżeli masz 10 tysięcy, 20% przykładowo na day trading, 1% z tych 2 tysięcy jest przykładowo twoim stop lossem do pojedynczej pozycji, tak? Wtedy to wychodzi 20 zł, tutaj oczywiście kwoty są przykładowe. Ale jak najbardziej masz rację, tak? Na tym to. Jeżeli zajmujesz dużo pozycji day tradingowych, to w takiej metodzie by się rozkładało. Czy tutaj pyta, co można zagrać, to jakby kwota jest przykładowa, tak? Czy to jest 10 tysięcy, czy to jest jakaś większa kwota, bo tylko większa by wchodziła pod uwagę. Tutaj polega to na tym, że przeznaczasz kapitał na kilka trade frame'ów, tak? Jeżeli grasz tylko day trading i masz całe 10 tysięcy na day trading, wtedy ten 1% to masz 100 zł, tak? Czyli masz już powiedzmy tam ponad 200 pipsów właściwie za 1/100 lota, tak? To będzie ponad 200 pipsowy stop loss tutaj. No tak, jeszcze 10 tysięcy to dużo, tak? Wtedy nie musisz skupiać się na dywersyfikacji na kilka horyzontów czasowych, tak? Wtedy nie rozkładasz kapitału 10 tysięcy na różne strategie. Wtedy wiadomo, że mniej możesz sobie pozwolić w każdej strategii, tam musisz ograniczać, żeby danego time frame'u po prostu nie wyzerować po prostu całego kapitału, który tam przeznaczysz. Nie możesz sobie pozwolić na jakieś ogromne procenty. Jeżeli zajmujesz dużo pozycji
daytradingowych, tutaj stop loss na rzędu 10% no, będzie miażdżący. Czy można używać średnich jako złoty krzyż? Nie do końca orientuję się, jak taki złoty krzyż stosować. Przecięcie, tak? Pewnie szybsza średnia to moment do zajęcia pozycji, szybsza średnia przecinająca wolniejszą średnię, pewnie to masz na myśli. Ja kiedyś swego czasu na DAX-ie taką metodę w jakimś tam okresie stosowałem, ona całkiem przyzwoicie na M30, M30 działała, natomiast już w tej chwili w ogóle nie używam takich metod, że średnia przecina średnią, to jest sygnał wejścia. Bardziej interesuje mnie cena w stosunku do niej. Dobrze, to już czas nam leci. Za chwilę jeszcze dojdę do tych pytań na koniec. Przedstawię to jeszcze ostatni timeframe jako long term, czyli od miesiąca w górę. To są takie pozycje. Ryzyko około 10% na transakcję z tego kapitału, jaki przeznaczam na day trading, czyli w rozumieniu long term to jest 50% kapitału. Około 10 tysięcy to jest 5 tysięcy złotych na long termie. 10% z tego na stop lossa, tak, czyli 500 zł mogę stracić na takiej pozycji długoterminowej. Tutaj oczywiście kwoty są przykładowe. No i zakres instrumentów, tutaj duża pula instrumentów, jaką tutaj popularni brokerzy, tak, w Polsce w większości tutaj udostępniają na swoich platformach. Może być to jakiś tam super egzotyków, gdzie te spready są jakieś ogromne. Natomiast dużą część instrumentów można sobie pozwolić na monitorowanie. Tutaj nie nazwałbym tego monitorowaniem, to jest bardziej szukanie setupu, tak? To nie jest takie monitorowanie, że wybieramy sobie kilka instrumentów i czekamy, czyli coś tam nam się pojawi. Tutaj bardziej jest przeglądanie w szukaniu tego złotego strzału, tak? Bo szukamy tutaj fajnej przestrzeni, jaką uda nam się zgarnąć na takim long termie. I w takim przypadku uwzględniam też swapy, tak? Dużo instrumentów niestety ma ujemne swapy, gdzie trzymając pozycję przez dłuższy okres jesteśmy tutaj bardzo, jest to bardzo kosztowne, tak? I to jest słabo opłacalne na przykład, ale natomiast są te carry tradingowe metody, czy instrumenty, przepraszam, gdzie możemy na przykład na lirze, co jest bardzo też niebezpieczne, bo ten trend na lirze, grając na umocnienie liry, jest ciągle przeciwny, natomiast czy na przykład rubel, za umocnienie rubla czy liry dostajemy słabo dodatnie. Jeżeli zajmiemy fajną pozycję z dobrym timingiem, może to się fajnie udać taki long term. Natomiast co chciałem pokazać Wam, jeśli chodzi o ten long term, właśnie tutaj dolar lira, jeżeli patrzę i szukam pozycji na long termie, to już przechodzę właściwie na interwały tygodniowe, tak? Ja tutaj szukam jakiegoś większego ruchu, gdzie teraz dochodzi do jakichś ważniejszych poziomów. Ale właśnie już z tych długich interwałów, jeżeli ta pozycja ma być trzymana przez dłuższy czas, ja muszę widzieć, mieć obraz tego instrumentu z dużego timeframe'u, tak, zdecydowanie dużego timeframe'u. Za lirę, zatrzymanie sela na takim instrumencie, jakim jest dolar do liry tureckiej, dajemy spore słapy, ale widzicie, jaki to jest trend, tak, cały czas trend wzrostowy, tutaj trafienie na chociażby taki trend horyzontalny, czy tam taki trend boczny, jak się pojawił w 2015-16, trafiając już na taki trend, fajnie zarabiamy, tak? Bo trzymamy tą pozycję przez rok, a ona właściwie, ten kurs się zmienia, kasa płynie, tak? Natomiast jeżeli trafiamy, wchodzimy na takim podejściu na cela, no to właściwie jesteśmy też wywalani z tego rynku, to jest oczywiste. Dobrze, krótkie podsumowanie takiego cyklu i takie porównanie. Tutaj widzę, że piszecie też na czacie. Za chwilę przejdę też do tych pytań, które tutaj zadajecie na czacie. Ostatni slajd sobie przejrzymy i przejdę jeszcze odpowiadam na te pytania, które tutaj macie. Takie porównanie trader kontra inwestor długoterminowy. Tutaj z uwzględnieniem właśnie money management. Czyli trader, inwestor długoterminowy, to jest takie porównanie. Trader przez większość czasu inwestuje jakiś tam ułamek kapitału, tak? Przeznaczamy jakąś tam jakąś niewielką część kapitału na forex ze względu na ryzyko, jakie wiąże się z tym rynkiem, tak? Rynek nieregulowany.
pieniądze są niezbędne do ochrony przed ewentualnymi stratami. Nie możemy sobie przeznaczyć na rynek jakiejś dużej kwoty, dużego procenta kwoty naszego majątku. Bo na tym rynku straty są nieodzowne, tak? Szybkość tego, w jaki porusza się ten rynek, jeżeli też gramy na niskich interwałach, jest tak duża, że jakby przeznaczanie dużej ilości procent naszego kapitału no, będzie zabójcze, tradując na Forexie. Natomiast inwestor długoterminowy, czyli typowy większość czasu inwestuje dość sporą, właściwie nawet większość kapitału, czyli inwestowanie w wartość w spółki, tak, metale szlachetne, fizyczne metale szlachetne, wtedy dywersyfikacja tego kapitału wymaga od niego, żeby przeznaczył dość sporą część tego kapitału, czy nawet większość, ponad 50%, bo są to też rynki często bez dźwigni, tak, czy akcje, czy fizyczne metale, nie podlegają jakby dźwigni. Także jeżeli chcemy tam wypracować solidny zysk, to wymaga też od nas dużej już ilości kapitału. Jeżeli chodzi o czas, większość czasu przygotowuję sobie strategię, decyzję o ruchach na platformie podejmuję na podstawie wcześniej przyjętych reguł, czyli mamy jakieś wypracowane, przetestowane strategie. Po prostu szukamy później układów na wykresach, w których i okoliczności, w których ta strategia ma działać. Tak? Na tym to polega. Natomiast inwestor długoterminowy, akcyjny na przykład, to większość czasu analizuje jakby pojedynczą inwestycję, czy analizuje spółkę i ten moment zajęcia pozycji to jest tylko jakiś właściwie, nie wiem, szuka przykładowo ceny, jaka go interesuje, wcześniej tą spółkę analizował, czeka na jakiś określony poziom i wtedy realizuje tą transakcję, na jakiś czas o niej zapomina, czy monitoruje ją raz na dzień, czy raz na dzień to za często, raz na tydzień powiedzmy. W zależności też od horyzontu, jaki przyjmie. Trader nie przywiązuje się do swoich pozycji, akceptuje korzystne zachowania rynku, czyli ewentualne straty, czyli typowy trading, jakby przywiązywanie się do pozycji, jakby tutaj według mnie też nie występuje, bo ta gama instrumentów, na jakich się poruszamy, jest spora i jakby emocjonalnie tutaj nie oddziałują na nas tak, że nie jesteśmy w stanie zamknąć po jakimś czasie. Natomiast inwestor długoterminowy jest emocjonalnie związany ze swoimi decyzjami, inwestycjami. Czasami może mieć trudność z ich sprzedaniem, jeżeli one fajnie na przykład przez jakiś kilkumiesięczny okres przynoszą mu jakieś zyski. Ciężko też rozstać się z taką inwestycją być może, tak? Mamy też ochotę na więcej. Jeśli chodzi o zasady, trader musi mieć jasne zasady, strategię i konsekwentnie je realizować, tak? Też to taka złota reguła, że grając na Forexie też na niskich interwałach, stosunkowo niskich, ta strategia i zasady powinny być ustalone zdecydowanie nim zaczniemy, nim wejdziemy w pozycję, czy nim zaczniemy analizować rynek i szukać setupów, tak? Bo ta realizacja tych naszych zasad i strategii jest kluczowa, biorąc pod uwagę sukces w długim terminie właśnie. Długoterminowy inwestor nie musi posiadać, nieco w cudzysłowie, tak? Nie zawsze musi posiadać dużej wiedzy, bo jeżeli jest zaznajomiony przykładowo z jakąś jedną branżą, powiedzmy spółek energetyczne czy spożywcze, on po prostu, jego wiedza nie musi być jakby rozprzestrzeniona na wiele rynków. On może być specjalistą od jednej dziedziny i po prostu, czy inwestując w wartość, czy w metale szlachetne, on chce przetrzymywać wartość swojego kapitału. Szkodowo w metalach, nie musi konkretnie posiadać wiedzy o jakichś szerszych instrumentach, czy też fundamentalnych decyzjach banków centralnych, na jakie tutaj my patrzymy jako traderzy, trzymając nasze pozycje na krótkich horyzontach czasowych. Tak? No i dobrze, tutaj teraz na koniec mała niespodzianka i takie zaproszenie dla Was na kolejny już live trading, który odbędzie się już w ten piątek, tak, od godziny 9. Kolejny tutaj handel na realnych kontach, na live'ie. Tutaj Łukasz i czterech innych traderów z biura Szczęstochowy będzie organizowało tutaj drugą edycję tego live tradingu. 2 tygodnie temu, w piątek, mieliśmy jakby inaugurację tego projektu i jak najbardziej tutaj nam się to sprawdziło. Tutaj udało nam się po takim dość średnim początku sesji dość fajnie zarobić tego dnia. Wszystkich pięciu traderów, jacy gościli też w biurze, fajny,
coś przyzwoity zysk wykręcili. Jak będziemy kontynuować ten projekt, tak? Live trading tutaj na realnych rachunkach. Pokazujemy, jak zajmujemy swoje pozycje. Będziecie mieli wgląd na pulpity i na platformy Łukasza, tak? Na pozycje, które zajmuje. Oczywiście z komentarzami. Pokażę Wam tutaj taki jeszcze, wyślę Wam teraz na czacie link, pod którym możecie się zapisywać i dostaniecie wtedy zaproszenie na to spotkanie. Tak? Ja teraz podesłałem ten link. Jeżeli klikniecie sobie w ten link, to będziecie mogli się zapisać, właśnie zapisać. Dostaniecie zaproszenie właśnie na nasz kanał na YouTube, właśnie na dedykowane spotkanie, na tą dedykowaną transmisję na żywo. Tak? Pod tym niebieskim odnośnikiem, pod tym linkiem, który wysłałem teraz na czacie, możecie zapisywać się na to. Pokazując jeszcze już na stronie, tutaj macie też na naszym blogu ten wpis o tym live tradingu, tak? Najbliższy piątek, godzina 9 naszego trading roomu w Częstochowie na żywo, tak? Realne konta, realne transakcje, wszystko jest oczywiście darmowe. Wizy, tutaj uczestnictwo, za to uczestnictwo nie musicie nic płacić, tak? Zapraszamy wszystkich bez względu na to, jakie posiadacie doświadczenie na rynku i stopień zaawansowania w waszym tradingu. Tutaj po podliczeniu takiego pierwszego naszego live'a spośród wszystkich traderów wybrali udział piątka, szóstka traderów tego dnia. Po 6 tysięcy udało nam się wykręcić zysku, tak? Na pierwszym live tradingu, jaki się odbywał. Oczywiście serdecznie zapraszam Was, tak? Pod tym linkiem możecie się zapisywać, dostaniecie wtedy zaproszenie. Zachęcam oczywiście do aktywnego udziału w tym projekcie. I teraz patrzę na czat. Mieliście tutaj poprzednio jeszcze kilka pytań. Teraz jest moment, kiedy będę mógł odpowiadać jeszcze na pojawiające się pytania. Sprawdzam teraz, co jeszcze pytaliście. Ile średnio day trading daje pozycji? Ja to tam wypisałem w tej strategii day tradingowym około 30-40 w miesiącu. Ja też codziennie nie handluję takich metod day tradingowych. Dopuszczam powiedzmy do 5 pozycji dziennie, jeśli chodzi o ten handel day tradingowy, tak? Z tym, że niektóre pozycje też rozkładam na kilka wejść ze względu na jakieś tam akumulacje na poziomach technicznych, jak Wam pokazałem. Więcej niż 5 walorów jakby staram się nie rozgrywać, bo to już nie jestem w stanie takiego monitorować na bieżąco. Słapy, tak, Andrzej mówi, że słapy wczoraj 5 pipsa przez 20. Tak, na lirze to otwarcie po weekendu było miażdżące, tak, w którym były doniesienia, że bodajże jakiś członek rządu amerykańskiego został zatrzymany na lotnisku w Turcji. Tymi doniesieniami chyba żył rynek i ta luka i ten wystrzał i to mega osłabienie liry, jakby jeżeli ktoś miał tam pozycję, to na pewno został wybity. Ale też takie stosowanie tego long termu, czy na takim walorze z lirą i licząc też na punkty swapowe właśnie, wtedy te stop lossy muszą być duże, tak? Wtedy bierzemy to pod uwagę. Wtedy ta pozycja, jaką zajmujemy, stosunkowa pierwsza i właściwie jedna, bo wtedy ja chodzę tylko jedną pozycją, ona jest stosunkowo mała, tak? Ja liczę, że z tych swapów to konto będzie się powiększało i ten mój stop loss też poniekąd będzie się oddalał, tak? Moim stop lossem na kontach long term jest właściwie całe konto, tak? Ja dzielę ten rachunek, ten depozyt, to konto long term na kilka kont. Jeżeli chcę wejść w jakąś pozycję, to ja wtedy mój stop loss tylko wpłacam na to konto, tak? Bo ja wtedy chcę się zabezpieczyć przed jakimiś właśnie takimi mega ruchami, tak? Czy jakimiś failowymi takimi wybiciami, tak? Jakie pojawiły się też takie szpice, bodajże też jakieś 2 miesiące temu na srebrze, tak? Ogromna szpica minutowa, gdzie właśnie miała masę stop lossu, to teraz już macie ten komfort, coraz więcej pojawia się brokerów, które chronią Was przed ujemnym saldem, czyli wpłacacie powiedzmy kwotę stop lossa po prostu, to jest fajna metoda. Wpłacacie przy graniu long term kwotę stop lossa, jaką chcecie przeznaczyć na pozycję
I na tym koncie po prostu tylko odpalacie tą jedną pozycję, stop lossem jest konto, nie musicie się martwić, że broker nie zrealizuje wam waszego stop lossa, bo jakby właśnie to jest ominięcie tego zagrożenia. I taka pozycja na lirze, gdzie dostajemy te swapy ciągle, ten stop loss nam się oddala, tak? Bo to konto zostaje powiększane cały czas o punkty swapowe dodatnie. I ten stop loss ze względu na rosnące konto nam się po prostu powiększa, tak? Możemy też to tak traktować w takim wypadku. Patrzę tu jeszcze na czat. Macie jeszcze tutaj jakieś pytania? 1000 zł, tak, 1000 zł na rozłożenie na kilka walorów będzie dość ciężkie. Chyba, że jakiś scalping day tradingowy wtedy można było tutaj próbować. Czyli chodzi o jakieś surowce czy metale poza złotem, co jeszcze wtedy są też większe, jakiś day trading na kakao czy miedź. Ja też na tych rynkach prawie, że nie handluję, więc nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć, jakie tam spready są, ale domyślam się, że już dość spore. Wtedy już handel dzienny jest obarczony też większymi kosztami wtedy na tych mniej popularnych instrumentach. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało piszcie na czacie lub jakieś pominąłem, to jeszcze staram się odpowiedzieć. Mamy jeszcze ostatnie kilka minut. Aha, jak na live wygląda zarządzanie kapitałem, jakie dużo są transakcje, jakie stop lossy. Tutaj konto, jakie Łukasz prowadzi na live tradingu, to jest konto 10 000 zł. I on z tego, co pamiętam też, jego pozycje były otwierane 0,2, czy dochodziły pozycje nawet do pół lota, z tego, co kojarzę na niektórych walorach, bo on typowo strategie scalpingowe pokazuje też. Scalpingowe, czy powiedzmy godzina, dwie przetrzymywanie pozycji, tak? To nie będzie pozycje prawdopodobnie, które będzie trzymał do końca dnia, czy na kolejne dni. Typowo będzie chciał pokazać metody właśnie, które stosujemy, metody Fibonacciego, oparte właśnie o geometrię, czy wsparte price action. Dość sporym zaangażowaniem depozytu, jak przeznaczę, tak? Przeznaczę jakiś tam ułamek swojego kapitału, czyli to właśnie to 10 tysięcy i dość sporo lewaruje ten rachunek, bo jeżeli gramy na jakieś krótkie ruchy typowy scalping, wtedy możemy sobie na to pozwolić, tak? Te stop lossy są bardzo krótkie, ewentualne take profity, RR-y, przykładowo 2 do 1, to też nie jest jakiś tam ogromna odległość w pipsach, więc ta wielkość pozycji w stosunku do kapitału, jak mamy na rachunku, powinna być dość spora, tak? Taką skuteczność tych pipsów, tak jak wspominałem, skuteczność tych metod, które też stosujemy, to jest około 65, 70 do 70%, tak? Strategie te day tradingowe oparte właśnie o metody Fibonacciego, czy właśnie potwierdzone wsparciami, oporami, formacje harmoniczne, to średnio to było jest 60-70%. No dobrze, tutaj też już więcej pytań właściwie się nie pojawia. Ja już tutaj będę Wam dziękował za dzisiejszą obecność. Także jeżeli macie jakieś mieli pytanie do dzisiejszego spotkania, to możecie śmiało pisać na naszego maila kontakt na chyba naszej teamschool.pl, to jest nasz blog, gdzie pojawiają się codziennie artykuły analityczne. Ewentualnie też mój adres mailowy, tak odrzucam tam na czacie. Jest też
podrzuciłem na czacie mój adres mailowy. Jeżeli będziecie mieli jakieś konkretne pytania do tej dzisiejszej prezentacji, to możecie też śmiało pisać. Tak jak wspomniałem, nagranie tego dzisiejszego webinaru oczywiście pojawi się jutro na naszym kanale. Myślę, że spokojnie do południa to nagranie się pojawi. Także dziękuję Wam za dzisiejszą obecność. Do zobaczenia oczywiście na kolejnych spotkaniach. Powodzenia na rynku w kolejnych dniach. Hej. Dobry wieczór. Do zobaczenia. Dobrego wieczoru. Hej.